Liverpool przez wiele lat ma problemy, aby zdobyć mistrzostwo Anglii. Przybyłem tutaj, aby to zmienić. Po ostatnich mieszanych uczuciach, raz tutaj słabszy wynik, potem zwycięstwo z Norwich, szczególnie ta porażka z Hull, bardzo nie podobała się mi, jak i zarządowi. Musiałem pomyśleć nad nową taktyką, gdyż ta mecz z Norwich, nawet no, ta obrona nie wyglądała zbyt dobrze. Łatwe błędy, łatwo oddawaliśmy pozycję. No, przed nami mecz z West Hamem, czyli zespół, który ma w składzie między innymi Downinga, Cole'a czy Carrolla, czyli trzech byłych moich piłkarzy. Carroll to na pewno król gry w powietrzu, więc musiałem bardzo na to uważać. Przede wszystkim musiałem uważać na przebiegłość Downinga i Jervisa, gdyż to są bardzo dobrzy. Boczni pomocnicy dodatkowo musiałem też wstawić Krychowiaka, który nie za dobrze prezentował się w ostatnich spotkaniach, więc dodatkowo czujność grała wysoką rolę. Jesteśmy na Anfield Road, spotkanie tutejszego Liverpoolu z młotami z Londynu, West Ham United. Gospodarze ostatnio w dosyć mieszanej formie, lecz zwycięstwo z Norwich City powinno im odrobinę poprawić nastroje. Wiemy, że w składzie West Hamu jest kilku byłych zawodników The Reds, między innymi właśnie przed chwilą widziany Andy Carroll. Aktualnie to jest klasyfikacja Barclays Premier League, Chelsea na pierwszym, jest Liverpool na drugim. Lecz mają inne kluby zaległe spotkania. To jest skład drużyny delegowany przez Hilla Pitero, czyli pokażę najmocniejszy poza brakiem Lucasa Leivy i Jordana Hendersona. Spotkanie rozpoczęło się bardzo pechowo dla Liverpoolu. Już w szóstej minucie z atakiem ruszył zespół gości Diame. Prawym skrzydłem minął kilku zawodników. No wręcz nieprawdopodobne, jak on to zrobił. Do piłki na wstępie dopadł Nolan po błędzie Agera i w ósmej minucie ostatecznie piłka wpadła do bramki Mignoleta. Ale Liverpool na pewno nie chciał być dłużny, lecz zanim zaczął swój atak, do kontry kolejnej ruszyła drużyna West Hamu i kolejny atak. Wpierw główka Carrolla, potem dobitka następnego zawodnika. Mignolet miał dużo problemów. Mieliśmy też rzut rożny, no ale tutaj również nie padła bramka. Tak jak wspomniałem, Liverpool nie chciał być dłużny, ruszył szybko kontrą. Coutinho wypuścił Sturridge'a, Sturridge świetnie rozegrał piłkę z Coutinho i Coutinho ruszył na bramkę i strzelił gola na 1-1 w 25 minucie. No, koncertowa kontra zakończona bramką Brazylijczyka. No, tego nie dało się wykończyć lepiej. Tym optymistycznym akcentem Liverpool na pewno zaskoczył swoich kibiców po tej słabszej części gry i widzimy, świetna piłka do Luisa Suareza. Ten urywa się kolejnym obrońcą, mroża na bramkę i strzelają gol na 2-1, kolejny gol zdobyty przez króla strzelców Barclays Premier League, Luis Suarez, po raz 12 oszukuje golkipera rywali, wbijając im piłkę do siatki. No ale West Ham na pewno nie poddawał się, co za chwilę zauważymy. Liverpool podekscytowany tym szybkim przyjęciem kontroli nad spotkaniem, wyprowadzeniem swojego zespołu na prowadzenie, usnął i pozwolił Jervisowi tutaj zaszaleć. Johnson w ogóle zgubił krycie. Jervis tutaj kręcił każdym piłkarzem. Dośrodkowanie na głowę Andy'ego Carrolla. Broni to Mignolet, ale na posterunku jest Stuart Downing i akcja dwóch byłych piłkarzy Liverpoolu. Wpierw strzał Carrolla, potem dobitka Downinga i byli piłkarze The Reds powodują, że gospodarze już nie wygrywają. No właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę spotkania, aż cztery bramki widzieliśmy.
Druga połowa na pewno zapowiadała się bardzo emocjonująco. I widzimy, Krychowiak świetnym pressingiem zmusił do oddania mu piłki przez rywali, lecz nie znalazł drogi do bramki. Za to próbował po raz kolejny piłkarz Liverpoolu, Sturridge, no to było prawie idealne przerzucenie, no bramkarz miał dużo szczęścia, że piłka nie wpadła do bramki. Następnie Liverpool musiał się bronić. Tutaj Mignolet obronił piłkę, lecz fatalny błąd, piłka to była do Downinga i Joe Cole po podaniu od skrzydłowego West Hamu strzela bramkę Liverpoolowi. Kolejny były piłkarz sprawia, że Mignolet musiał wyciągać piłkę z siatki i ostatecznie się okazało, że to był ostatni gol tego wieczoru i Liverpool musiał przełknąć gorycz porażki. Wynik spotkania z West Hamem na pewno nie napawał optymizmem przed następnymi spotkaniami. A co najważniejsze, naszym następnym meczem jest spotkanie z aktualnie trzecią drużyną Barclays Premier League, Tottenham Hotspurs. Jedziemy na White Hart Lane do Londynu. No, trochę zdemotywowani ostatnią porażką z West Hamem. Nie ma się co oszukiwać. West Ham to nie jest drużyna, która szykuje się na awans do europejskich pucharów i tym bardziej ta porażka no ugodziła nasze morale. Więc musiałem ruszyć na Tottenham z pełną świadomością, że ten mecz może być kluczowy i tutaj zapewne 0 punktów, czyli porażka, może stanowczo skomplikować moją sytuację. I jesteśmy już na White Hart Lane, spotkanie Liverpoolu z Tottenhamem. Pierwsza akcja dla Hendersona, strzał w poprzeczkę, bardzo dużo szczęścia miał w tym momencie Eurelio Gomes. Teraz strzał Luisa Suareza, również poprzeczka. Eurelio Gomes znowu mógł tylko modlić się o dobry rezultat, lecz tym razem ten dobry rezultat nie został osiągnięty mimo wreszcie o interwencji. Piłka wpadła do siatki. Luis Suarez strzela 13 gola, lecz jak wiemy, Liverpool często popełnia drastyczne błędy w obronie. Przy strzale Eriksena Mignolet wyszedł obronną ręką, lecz Soldado na pustą bramkę pewnie wpakował piłkę do siatki i było już 1-1. Właściwie tyle można powiedzieć o pierwszej odsłonie. Nie za dużo sytuacji dla Tottenhamu, a Liverpool mógł na pewno lepiej wyjść z tej pierwszej połowy. No i ruszył od razu do ataku, praktycznie kopia akcji ze spotkania z West Ham. Tym razem jednak Coutinho nie znalazł sposobu na pokonanie golkipera rywali. Kolejne stoczkowanie i jest akcja i strzał Sako. No i tak, ten mecz był naprawdę nudny, jeżeli chodzi o sytuację. Głównie dominował Liverpool. Soldado wykorzystał jedyną sytuację godną do strzelenia bramki i mecz zakończył się rezultatem 1-1. Spotkanie ze Spurs jak zawsze mogło wyjść lepiej, gdyż byliśmy stroną przeważającą w tym spotkaniu, lecz musiałem o tym zapomnieć, gdyż przed nami ważne spotkanie. Niby to Beniaminek, niby to jest Cardiff City, lecz to jest drużyna prowadzona przez wielkiego inwestora, Tana, Azjatę, której pakuje dużo pieniędzy i na pewno ta drużyna jest bardzo zmotywowana, aby ugrać coś na Anfield. Tym razem miał do dyspozycji pełny skład, wrócił Lucas Leiva, był Sturridge, Coutinho, Suarez, pełna mobilizacja i moc, gdyż ten mecz musiał być koniecznie zamieniony na 3 punkty. Dodatkowo ważnym czynnikiem był fakt, że po meczu organizowałem pierwszą w historii mojego panowania w Liverpoolu konferencję z fanami, więc musiałem na pewno zostawić dobre wrażenie po tym spotkaniu z Cardiff City. Halo, halo, witam Państwa po raz kolejny z Anfield Road, tym razem drużyna Liverpoolu. Merseysiders podejmuje zespół walijski, drugi zespół walijski obok Swansea, Cardiff City. W bramce tym razem po raz kolejny Andreas Lopez, a poza nim właściwie skład najmocniejszy. Taki właśnie delegowany został przez menadżera Hilla Pitero. Od początku po raz kolejny Liverpool zaczynał atakować Steven Gerrard. Atomowe uderzenie, lecz Marshall nie dał się pokonać. Tu widzimy dośrodkowanie Gunnarssona z rzutu rożnego, z wolnego. Bramkę strzela Maynard, lecz sędzia sygnalizuje spalonego. Następna sytuacja przyjezdnych. Następna sytuacja Maynarda. I tym razem nie miał szczęścia do tej sytuacji.
Następnie Sturridge wygrał świetnie pojedynek fizyczny, o, techniczny. Przepchnął jednego rywala, drugiemu zabrał piłkę spod nóg i strzelił bramkę numer 6 w sezonie 2013-2014, sprawiając, że Liverpool po tej bramce wyszedł na prowadzenie. Pięknie tutaj się zachował Sturridge, prawdziwy lis pola karnego. Następna sytuacja i widzimy kolejny raz techniczne zaangażowanie Luisa Suareza. Urwał się i tym razem, no, pomylił się, niestety. Do tego nas na pewno Steven Gerrard. Suarez nie przyzwyczaili, tym razem Steven Gerrard. Dośrodkowanie, Sakho, nie udaje mu się zdobyć bramki strzałem z głowy. Broni to bramkarz Cardiff City, kolejne dośrodkowanie, kolejny strzał z głowy i świetna interwencja. Intuicyjnie broni to bramkarz. Po pierwszej połowie na pewno zadowolenie ze stylu, lecz nie z wyniku dla kibiców Liverpoolu. Drugie 45 minut i widzimy, tutaj zmiana. Ten pechowy Maynard, który miał dwie bardzo dobre sytuacje, schodzi z boiska, zastępuje go Campbell i od razu Cardiff City rusza się do szybkiego ataku. Gary Medel zagrywa właśnie do Campbella. Campbell przyjmuje piłkę i strzela bramkę bez szans. Lopez. 1-1. No, ten wynik nie satysfakcjonował jak najbardziej wszystkich kibiców Liverpoolu. 90. minuta spotkania, kolejna akcja, tym razem Jordan March. Jordan March broni to minione dobitka Gary'ego Medela. Medel, czy będzie bramka? Nie ma bramki. Gary Medel zepsuł ostatnią 200% sytuację tego spotkania. Dmuchać na zimne, gdyż ten wynik może źle wróżyć dla gospodarzy. Po meczu czekała mnie wspomniana pierwsza w historii konferencja z fanami The Reds. Czy kiedykolwiek Liverpool ściągnie legendę z Arsenalu? Wiesz, musiałbyś sprecyzować, o jakiego zawodnika ci konkretnie chodzi. Nie wiem, czy chodzi ci Arona Ramseya, Wilshera, Walcotta, Bentnera, Szczęsnego. Piłkarzy w Arsenalu jest bardzo dużo i właśnie wiele z nich jest takich dosyć konkretnych. Oczywiście jest tam między innymi właśnie wspomniany Aaron Ramsey, na którego bardzo chciałbym liczyć, jeżeli chodzi o transfer w przyszłości, lecz zapewne Arsene Wenger nie będzie tutaj oddawał takich cennych piłkarzy za pół darmo, więc raczej nie będę celował w jego pozyskanie. No co do napastników, wiadomo, jest Olivier Giroud, ale on jest na pewno topowym zawodnikiem obok Edina Dzeko, więc jego na pewno nie będę chciał ściągnąć. Jest Niklas Bentner i można powiedzieć, że mój zespół właśnie potrzebuje takiego zawodnika wyższego, który by mógł w powietrzu dużo zagrać. Wiadomo, Luis Suarez to nie jest typowy wieżowiec. Podobnie jest z Danielem Sturridge'em, a taki właśnie Bentner, czy zawodnik właśnie jego predyspozycji mógłby w przyszłości pomóc, więc możliwe jest próba wypożyczenia na ewentualne pół roku, gdyż wiadomo, nasz budżet transferowy jest już dosyć ograniczony po lecie i nie chciałbym wydawać wielu pieniędzy na kolejne transfery. Ma pan w zespole ulubieńca i czy kogoś nie darzysz sympatią? Nie, absolutnie nie ma tutaj żadnych konfliktów, nie ma żadnego faworyzowania, wszyscy są u mnie jednakowo traktowani. Kto jest w pana klubie najlepszym zawodnikiem według pana? Zależy pod jakim względem, wiadomo, jeżeli chodzi o snajpera, zawodnika typowo technicznego, to wiadomo, Luis Suarez jest tutaj absolutnym liderem. Jeżeli chodzi o mentalność, morale, jakiekolwiek zaangażowanie, to Steven Gerrard tutaj jest też bardzo dobrym zawodnikiem. Na bramce oczywiście jest Mignolet, Lopez, wielka rywalizacja, dwóch bardzo dobrych bramkarzy. W obronie jest Sakho, jest Skrtel, Agger, na pewno tych trzech stoperów liczy się najbardziej w tej klasyfikacji. No tutaj na każdej pozycji jest dużo do wymienienia. Wiadomo, Suarez jest chyba najbardziej pożądanym zawodnikiem, jeżeli chodzi o inne kluby, więc raczej zamknę się w nim, jeżeli chodzi o tego najbardziej wartościowego, skompletowanego zawodnika. Kogo ma pan kupić w zimowym okienku transferowym i czy ktoś opuści Anfield? Trudno określić na razie, wszystko jest jeszcze odległe. Oczywiście, tak jak wspomniałem, obserwuję prawego skrzydłowego, bo Sturridge nie chce go na pewno wykorzystać na dłuższy czas na tej pozycji. Wraca Suso, ale nie wiem, czy on będzie jeszcze w pełni zagrać na poziomie Premier League. Dodatkowo chciałbym wzmocnić boki obrony.
No raczej to, poza tym chciałbym do końca wypożyczyć tych zawodników, których nie wykorzystuję, gdyż naprawdę wieść takiego Sameda Yesila czy Jordana IB na ławce czy nawet poza kadrą to trochę żal, gdyż to jest młody zawodnik z potencjałem, a ja go po prostu no nie mogę powoływać na ważne spotkania, kiedy mam w składzie Luisa Suareza i Danielego Sturridge'a. Czego pan daje mało szans graczom pokroju IB, Flanagan czy dla palania mają oni przyszłości w klubie? Nie o to chodzi, że mają przyszłość, po prostu są zawodnicy zbyt młodzi i zbyt za mało wyszkoleni po prostu, oni są prospektami, ich potencjał będzie rósł i ich umiejętności będą rosły, na razie ich umiejętności są zbyt niskie, tak jak wspomniałem. Nie wystarczyło nam czasu, by ich wszystkich wypożyczyć do tych klubów, których byśmy chcieli. Przykładowo IB był chyba jednym z moich topowych takich celów, żeby go po prostu gdzieś wyrzucić. Nie, może nie wyrzucić, to jest złe określenie. Wypuścić na otwarte wody, gdzie mógłby sobie zacząć pływać w tej właśnie wodzie, jak poczuć się jak ta ryba w tej wodzie. No, w Liverpoolu na razie ma 17 lat, 18, właściwie niedługo będzie już kończył. Na razie nie jest właściwie gotowy, żeby zastąpić Suareza czy Sturridge'a. Może za 2-3 lata. Flanagan podobnie. Jeżeli chcecie brać udział w konferencji, w której koledzy dostali szansę, po prostu piszcie komentarze z pytaniami pod filmem. Trzy najbardziej łapkowane komentarze dostaną szansę na odpowiedzenie na ich pytania. W tym momencie wykorzystałem Facebooka, gdyż to jest moje najbardziej mobilne, najszybsze źródło i możliwość komunikowania się z fanami. Jeżeli jeszcze nie zajrzeliście, to zapraszam lajkować, jeżeli wam się podoba. facebook.com/hilpitero. A tak właściwie to było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Liga numer 5 stoi przed nami otworem długo w niej i nie będę z moim teamem potworem.